tym roku tutaj silna reprezentacja rzeczywiście reporterów i taki wątek reporterski się pojawia, bo będziemy gościli Mariusza Szczygła i Pawła Drozda między innymi i kilku jeszcze innych tutaj reporterów, także staramy się też przedstawiać nie tylko piękno tego świata, egzotykę i wspaniałe miejsca, ale też poruszać troszeczkę bardziej złożone problemy, i które spotykamy w czasie podróży, takie problemy powiedzmy bardziej społeczne, reporterskie. Cieszę się z tego, że w ogóle ta współpraca między miastem a organizacjami pozarządowymi jest tak udana, tak ciekawa, bo gdybyśmy my jako miasto mieli organizować festiwal podróżniczy, pewnie byśmy się sporo narobili, a zdecydowanie nie osiągnęli takiego efektu. Tymczasem zwróćcie Państwo uwagę, spontanicznie mieszkańcy organizują festiwal, na który zapraszają innych mieszkańców, zapraszają wyjątkowych gości, więc dzieje się coś, co dla wszystkich jest wielką wartością, myślę, fajnym przeżyciem. W związku z tym zapraszam do tego przeżywania wydarzenia między 13 a 16 listopada. Co zauważyłem? Zauważyłem, że rzeczywiście pojechać się wszędzie w życiu nie da, choćby nie wiem się jak ambitne plany podróżnicze miało, choć są tacy nawet na tej sali, którzy byli już prawie wszędzie, ale nie byli w Belgii na przykład, więc nie da się wszędzie pojechać. W związku z tym wielką przyjemnością jest po prostu posłuchać tych ludzi, którzy byli. I to jest chyba najfajniejsza strona festiwalu podróżniczego, ta możliwość po prostu posłuchania o podróżowaniu, o niezwykłych miejscach przez ludzi często z ogromnym doświadczeniem, więc przekazujących często znacznie szerszy obraz niż tylko same pocztówki czy widoczki z danego miejsca. Taka reporterska strona tego festiwalu rzeczywiście jest wyjątkowa. Niezwykli goście też w tym roku, dlatego ja z czystym sercem jeszcze raz dziękuję organizatorom i polecam, zachęcam do udziału w festiwalu. Festiwal będzie trwał od 13 do 16 listopada i mamy aż trzech Opolan. Zawsze te prelekcje są szalenie ciekawe. W środę otworzymy ten festiwal prelekcją o, jak to tubylcy nazywają, Saint Lucia. Krystyna Wandzioch opowie prelekcji gdzieś między Atlantykiem a Morzem Karaibskim. Myślę, że to jest szalenie fajna pozycja na ten szary listopadowy wieczór. Kolejny Opolanin to Michał Steinhoff i on, słuchajcie, był członkiem niezwykłej podróży, mianowicie 48. wyprawy antarktycznej Polskiej Akademii Nauk. Także tutaj będą krajobrazy, góry lodowe, ciekawskie pingwiny i myślę, że duże takie wyzwania związane z zimnem i z tym niedostępnym regionem. Może ktoś się przekona do wyjazdu. Na pewno będzie to szalenie ciekawy i też taki nietypowy kierunek. Środę zakończymy projekcją filmu Gdy powieje harmatan w reżyserii Edyty Wróblewskiej. Ten film możemy obejrzeć dzięki współpracy z Fundacją Human Dog. Film opowiada o Barbarze, która jest mieszkanką stolicy Gany. Jest charyzmatyczna, odważna, pewna siebie, natomiast to wszystko znika, kiedy powieje ten tytułowy harmatan, czyli wiatr nad Sahary. Czwartek zaczynamy naszym ostatnim Opolaninem. Myślę, że tutaj publiczności festiwalowej bardzo dobrze znany pan profesor Janusz Słodczyk. Tytuł jego prelekcji to Brazylijska przygoda, Amazonia i szalony karnawał. Pan profesor jest wykładowcą Uniwersytetu Opolskiego i jednym ze współorganizatorów naszego festiwalu. Opowie o swojej podróży do Brazylii, także będzie kolorowo, będzie karnawał, ale będzie też dżungla. Drugą prelekcją będzie Witold Palak, Dookoła Indii na motocyklu. On jest bardzo dobrze znany w takim środowisku podróżniczym, propagując wycieczki motocyklowe. I ostatnie czwartkowe spotkanie to jest spotkanie z Dorotą Szparagą, na które osobiście bardzo czekam, bo jest to nie tylko pierwsza osoba z Polski, ale w ogóle pierwsza kobieta na świecie, która przeszła tym szlakiem Transkaukazjan. To jest 1710 kilometrów solo przez nieodkryty Kaukaz. Naprawdę niezwykle wymagający szlak, także o tych trudach, ale na pewno niesamowitych krajobrazach i chwilach zachwytu tutaj
się z nami podzieli. W piątek, w sobotę przenosimy się tradycyjnie do Studenckiego Centrum Kultury. Rozpoczniemy w piątek, 15 listopada. W ogóle to jest taki dzień, w którym nasz jubileusz 10. Festiwalu Opolskiego Podróżniczego połączył się z jubileuszem 60-lecia magazynu Kontynenty. I tutaj wystąpią prelegenci związani z tym magazynem. Zaczniemy od godziny 18 prelekcją Anity Pogorzelskiej, Benin i Wudu, religia czy Hollywood. No, Anita Pogorzelska już drugi raz wystąpi na naszym festiwalu, pierwszy raz był na poprzedniej edycji, no i tak bardzo skradła serca naszej publiczności, że zapraszamy ją znowu. To jest bardzo też ciekawa postać, to jest emerytowana nauczycielka, która tak naprawdę zaczęła dopiero na emeryturze podróżować po świecie tak na własną rękę. O godzinie 19 kolejna bardzo ciekawa prelekcja i to też ta prelekcja związana właśnie z tym wątkiem reporterskim. Wystąpi też dobrze znany o polskiej publiczności, głównie z festiwali książki, Max Cegielski, który opowie nam, przedstawi nam prelekcję pod tytułem Podróże czy podboje, turystyka i himalaizm jako nowe wcielenie kolonializmu. Indie, Azja Centralna, Afryka Zachodnia. O godzinie 20 z kolei no, miał wystąpić Bartek Sabela, kolejny reporter związany z magazynem Kontynenty. No niestety dosłownie w ostatniej chwili, to jest informacja sprzed dosłownie kilku godzin, niestety musi odwołać swoją prelekcję z ważnych powodów rodzinnych. No tutaj na jego miejscu na dniach, myślę, poinformujemy na naszej stronie festiwalowej na Facebooku, kto w jego miejsce wystąpi. Jeśli chodzi z kolei o sobotę, również w Studenckim Centrum Kultury, zaczniemy od prelekcji Tomasza Owsionego pod tytułem dosyć takim trudnym Y-Pura twarze Paragwaju. No, przyznam się, że sam nie wiem do końca, nie znam genezy tego tytułu, ale myślę, że Tomasz nam to dokładnie wyjaśni. Natomiast no, z pewnością zabierze nas też do w sumie niezbyt często odwiedzanego przez masową turystykę kraju. O godzinie 19 z kolei wystąpi Paweł Drozd, dobrze znany dziennikarz dawnej Trójki, który prowadził taką znaną audycję Świat według Drozda. Opowie nam o Mongolii, tytuł prelekcji Mongolia między jurtą a 5G, więc znów będziemy się starali troszeczkę bardziej zagłębić w temat i zobaczyć, ile znowu jest w tych podróżach autentyczności, ile jest tej jurty, a ile tego 5G, tej nowoczesności, która się w turystykę wkrada. No i o godzinie 20 zakończymy prelekcją również dobrze znanego o polskiej publiczności Mariusza Szczygła, znanego dziennikarza, pisarza, który również Opole często odwiedzał, głównie na Festiwalu Książki. Tym razem no, zawita do nas na Opolski Festiwal Podróżniczy. Oczywiście opowie nam o swoich ukochanych Czechach i tutaj bijemy się trochę w piersi, bo Czechy mamy blisko Opola, a jakoś chyba tak się zdarza, że to będzie pierwsza opowieść o Czechach na naszym festiwalu. I to od razu zaczniemy od wysokiego C, czyli od specjalisty od tego kraju, jakim jest z pewnością Mariusz Szczygieł. Proszę Państwa, tak przedstawia się program naszego festiwalu. Tak jak wcześniej Magda mówiła, oprócz tego będą przewidziane liczne konkursy. W przerwach będziemy prezentowali również zdjęcia z naszych poprzednich festiwali, abyśmy mogli sobie troszeczkę przypomnieć, jak to wyglądało w dawnych latach. Oczywiście wstęp jak zwykle jest wolny.